Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Joe Biden nie wiedział o hospitalizacji amerykańskiego sekretarza obrony. Viktor Orban może przewodniczyć Radzie Europejskiej. Korea Północna ostrzelała granicę z Koreą Południową. Niemcy uważają, że Rosjanie wysyłają drony nad ich poligony wojskowe. Ameryka obawia się ataku Izraela na Liban. W Niemczech powstała nowa lewicowa partia. Poniedziałek, 8 stycznia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dopiero po 3 dniach został poinformowany o hospitalizacji sekretarza obrony Lloyda Austina. Partia republikańska uważa, że o stanie zdrowia jednego z najważniejszych amerykańskich urzędników powinna zostać poinformowana nie tylko głowa państwa, ale także kongres. Austin miał trafić do szpitala wojskowego w Waszyngtonie 1 stycznia w związku z powikłaniami po przebytej operacji. Opinia publiczna została poinformowana o tym fakcie po 4 dniach, czyli zaledwie dzień później od Bidena. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyznał, że co prawda rozmawiał z Austinem przed jego operacją, ale nie został poinformowany o jego ponownej hospitalizacji. Według stacji CNN o sprawie nie wiedziała nawet jego zastępczyni. Kathleen Hicks przebywała na urlopie w Puerto Rico, gdy przekazano jej część obowiązków Austina. Rzecznik Pentagonu, generał dywizji Pat Ryder, powiedział, że przez kilka dni była ona odpowiedzialna za kwestie operacyjne, które wymagają możliwości stałej komunikacji. Sam sekretarz obrony w oświadczeniu przekazanym mediom zobowiązał się do poprawy i lepszego wykonywania swoich obowiązków. Austin wziął również na siebie odpowiedzialność za kwestię przekazania zwierzchnikom informacji o swoim stanie zdrowia. Rozmówcy CNN uważają, że sprawa nie będzie miała wpływu na dotychczas pozytywną opinię Bidena na temat Austina. Wyjaśnień domagają się republikanie, według których kongres powinien zostać natychmiast powiadomiony o stanie zdrowia sekretarza obrony. W amerykańskim systemie jest on kluczowym ogniwem w procesie dowodzenia siłami zbrojnymi przez prezydenta. Organizacje dziennikarzy przypomniały z kolei, że informacja była ważna zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zamierza kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dlatego w jednym ze scenariuszy może zostać zastąpiony na tym stanowisku przez premiera Węgier Viktora Orbana. Belgijski polityk potwierdził mediom, że zamierza ubiegać się o mandat posła w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Liberalnego Ruchu Reformatorskiego. Gdyby został wybrany, w połowie lipca przestałby pełnić funkcję przewodniczącego Rady Europy. Portal Politico zauważa, że państwa członkowskie Unii Europejskiej musiałyby wówczas wybrać szybko nowego szefa Rady Europejskiej. W przeciwnym razie przez kolejne pół roku tę funkcję pełniłby Orban, bo w połowie bieżącego roku Węgry przejmują prezydencję we wspólnocie europejskiej. Wybory do Europarlamentu będą odbywać się od 6 do 9 czerwca. Spotkania europejskich przywódców zaplanowano na 17 czerwca oraz na 27 i 28 czerwca. Według Politico właśnie wtedy będą oni rozmawiać na temat następcy Michela. Wyborowi nowego przewodniczącego Rady Europejskiej zazwyczaj towarzyszą żmudne negocjacje dotyczące ogólnego podziału stanowisk w instytucjach europejskich. Korea Północna ostrzelała sporną część swojej granicy z Koreą Południową. Od kilku dni północno-koreańskie wojsko prowadzi ćwiczenia wojskowe, które są odpowiedzią na niedawne południowo-koreańsko-amerykańskie manewry. Koreańska Armia Ludowa przez 3 dni używała ostrej amunicji w pobliżu znajdującej się w granicach Korei Południowej wyspy Daejeon-pyong. Tylko przez pierwsze 2 dni wystrzeliła blisko 260 pocisków w kierunku strefy buforowej pomiędzy oboma państwami. Działania Korei Północnej uznano za największą eskalację napięcia na Półwyspie Koreańskim od 2010 roku, gdy północno-koreańskie wojsko ostrzelało jedną z wysp. Władze w Seulu ostrzegły Pjongjang przed podobnymi prowokacjami, bo nie pozostaną one bez odpowiedzi. Siły zbrojne Korei Południowej uznały ostrzał spornej granicy za eskalowanie sytuacji i zagrożenie dla pokoju na Półwyspie. Korea Północna twierdzi, że odpowie militarnie na wszelkie prowokacje ze strony Korei Południowej. Jej działania mają być odpowiedzią na rozpoczęte 29 grudnia manewry wojsk Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Według Pjongjang, Seul i Waszyngton planują wspólną operację wojskową, dlatego północno-koreański przywódca Kim Jong-un zapowiedział, że jego kraj nie będzie już dążył do zjednoczenia ze swoim południowym sąsiadem.
Od roku nad niemieckimi poligonami, na których szkolone są ukraińskie jednostki, pojawiają się niezidentyfikowane drony. Według Bundeswehry najprawdopodobniej należą one do Rosji, ale wciąż nie zdołano zestrzelić choćby jednego z bezzałogowców. Niemieckie wojsko już blisko rok temu zauważyło, że nad jego jednostkami regularnie pojawiają się bezzałogowe statki powietrzne. Pierwsze raporty na ten temat w październiku 2022 roku miał otrzymać generał Karsten Breuer, obecny szef sił zbrojnych. Zarządził on wówczas szkolenia z obsługi nadajników mających zmuszać drony do lądowania. Okazało się, że nie są one skuteczne, dlatego bezzałogowce nadal się pojawiały. Drony zaobserwowano głównie nad poligonami wojskowymi, na których odbywały się szkolenia ukraińskich żołnierzy. Najczęściej statki bezzałogowe pojawiają się nad jednostką w Klitz, bo w niej Ukraińcy są uczeni obsługi czołgów Leopard. Z tego powodu Bundeswehra podejrzewa, że są to dobrze zorganizowane operacje prowadzone przez Rosję. Wciąż nie zostało to jednak ostatecznie udowodnione. Do dzisiaj, mimo podejmowanych działań niemieckiemu wojsku, nie udało się zestrzelić żadnego z dronów, ani też zatrzymać ich pilotów. Zasiadający w Komisji Obrony Bundestagu poseł Markus Faber przyznaje, że Bundeswehra ma duże zaległości w zakresie technologii związanych z dronami. Potrzebuje więc jak najszybciej pozyskać nowoczesne systemy zakłócające. W listopadzie ubiegłego roku niemieccy dowódcy powołali specjalną grupę zadaniową, która miała zająć się znalezieniem sposobu na bezzałogowce. Po 2 miesiącach funkcjonowania zespół nie może pochwalić się żadnymi sukcesami. Stany Zjednoczone przestrzegają Izrael przed planami rozpoczęcia operacji wojskowej w Libanie. Według The Washington Post, amerykańska administracja nie widzi szansy na pokonanie Hezbollahu przez Izrael, bo jest on zbyt mocno zaangażowany w walki w Strefie Gazy. Gazeta przypomina, że od początku października na izraelsko-libańskiej granicy trwa regularna wymiana ognia. Z wypowiedzi izraelskich polityków wynika, że nie zamierzają oni dłużej akceptować tego faktu. Zdaniem ministra obrony Izraela Joava Galanta, jego kraj preferuje rozwiązania dyplomatyczne, ale jego cierpliwość powoli się kończy. Właśnie z tego powodu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wysłał do Izraela swoich najlepszych doradców do spraw Bliskiego Wschodu. Mieli oni przekonywać rząd Benjamina Netanyahu, aby nie rozpoczynał zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej przeciwko Hezbollahowi, który w ramach solidarności z palestyńskim Hamasem ostrzeliwuje tereny północnego Izraela. Biały Dom jest przekonany, że ofensywa przeciwko libańskiemu ugrupowaniu zakończyłaby się niepowodzeniem. Izrael zaangażował zbyt wielkie siły w walki z Hamasem, dlatego konflikt zakończyłby się jeszcze większym rozlewem krwi niż wojna z 2006 roku. Od tego czasu Hezbollah zwiększył swój potencjał militarny, zwłaszcza w aspekcie broni precyzyjnej i rakiet dalekiego zasięgu. W sobotę libańska Partia Boga wystrzeliła w kierunku Izraela około 40 rakiet. Odpowiedziała w ten sposób na izraelski atak na przedmieścia Bejrutu, w którym przed tygodniem zginął m.in. jeden z liderów Hamasu, Saleh Arouri. Dzisiaj sytuacja na izraelsko-libańskiej granicy ma być przedmiotem rozmów amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena z izraelskimi politykami. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matt Miller potwierdził, że Blinken będzie chciał zapobiec eskalacji konfliktu między Izraelem i Hezbollahem. Sojusz Sary Wagenknecht oficjalnie przekształca się w nowe ugrupowanie łączące lewicowe postulaty ekonomiczne z antyimigracyjną retoryką alternatywy dla Niemiec. Według sondaży gotowość głosowania na partię byłej lider postkomunistycznej Die Linke deklaruje ponad 1/4 Niemców. W październiku ubiegłego roku Wagenknecht opuściła skrajną lewicę wraz z 1/4 jej klubu w Bundestagu. Na początek stworzyła stowarzyszenie, które właśnie dzisiaj przemienia się w partię. Kongres ugrupowania ma odbyć się 27 stycznia w kinie Kosmos przy Alei Karola Marksa. Wagenknecht poróżniła się z postkomunistami głównie na tle imigracji. Nie ukrywa ona, że w tej kwestii podziela postulaty będące źródłem popularności narodowo-konserwatywnej alternatywy dla Niemiec. W programie jej partii nieudana polityka imigracyjna jest przedstawiona jako źródło problemów z dostępem do tanich mieszkań i dobrze płatnych miejsc pracy. Zdaniem stacji Deutsche Welle na korzyść Wagenknecht działa fakt, że rząd współtworzony przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec i Zielonych zraża do siebie lewicowych wyborców poprzez swoją politykę oszczędności budżetowych oraz cięć socjalnych. Nowa partia jest pod tym względem wierna lewicowej ideologii, a jej założycielka przez wiele lat była szefową platformy komunistycznej wewnątrz Die Linke.
Sondaże wskazują, że sojusz Sary Wagenknecht może namieszać na niemieckiej scenie politycznej. Blisko 27% Niemców nie wyklucza oddania swojego głosu na nowe ugrupowanie. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.